Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 124 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 78, wersety od 65 do 72. Lecz Pan się ocknął jak ze snu. Jak wojownik winem zmorzony. I uderzył od tyłu na swych nieprzyjaciół, wieczystą sromotą ich okrył. Odrzucił namiot Józefa i nie wybrał szczepu Efraima, lecz wybrał pokolenie Judy, Górę Syjon, którą umiłował. I wzniósł swoją świątynię, jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał swego sługę Dawida i wziął go z owczych zagród. Powołał go, gdy chodził za karmiącymi owcami, by pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, jego dziedzictwo. On ich pasł w prawości swego serca i roztropną prowadził ręką. Fragmenty drugiej księgi Samuela od rozdziału 18 wersetu 19 do rozdziału 19 wersetu 44, które za chwilę przeczytamy, kontynuują opis konsekwencji buntu w lesie Efraima, skupiając się na reakcji Dawida na śmierć Absaloma. Te rozdziały ukazują złożoność charakteru Dawida, jego zdolność do żalu, przebaczenia i politycznej mądrości. Jak również wskazują na trwałe konsekwencje wcześniejszych decyzji i konfliktów, z którymi musi się mierzyć jako władca i ojciec. Achimaas, syn sadoka, oświadczył: Niech mi będzie wolno pobiec i zanieść królowi dobrą nowinę, że pan wymierzył mu sprawiedliwość, wybawiając go z ręki jego wrogów. Powiedział mu Joab: Nie byłbyś dziś zwiastunem dobrej wiadomości. Dobrą nowinę zaniesiesz mu innego dnia. Dziś nie zaniósłbyś dobrej nowiny, bo zginął syn królewski. I rzekł Joab do pewnego kuszyty: Idź, opowiedz królowi, co widziałeś. Kuszyta, oddawszy pokłon Joabowi, pobiegł. Achimaas, syn sadoka, dopraszał się jeszcze, mówiąc do Joaba: Niech się dzieje, co chce, pozwólbym i ja pobiegł za kuszytą. Joab odpowiedział: Dlaczego chcesz biec, mój synu? Nie ma dla ciebie nagrody za dobrą wieść. Odpowiedział, niech się dzieje co chce, pobiegnę. Joab odrzekł, biegnij więc. Achimaas pobiegł drogą przez Dolinę Jordanu, wyprzedzając kuszytę. Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy, zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik zawołał i przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział: Jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę. Gdy ten zbliżał się coraz bardziej, strażnik zauważył drugiego biegnącego człowieka. Krzyknął w stronę odźwiernego: jakiś człowiek biegnie samotnie. Powiedział król: Ten również z dobrą nowiną. Strażnik oznajmił: Poznaje po biegu, że pierwszy biegnie Achimaas, syn Sadoka. Król zauważył: to dobry człowiek przychodzi z dobrą nowiną Achimas zawołał do króla bądź pozdrowiony oddawszy pokłon królowi do ziemi powiedział niech pan bóg twój będzie błogosławiony ludzi którzy podnieśli rękę przeciw panu memu królowi wydał on w niewolę król zapytał czy dobrze się wiedzie młodemu Absalomowi? a achimas odpowiedział Widziałem wielki tłum wtedy, gdy sługa króla Joab posyłał twojego sługę. Nie dowiedziałem się jednak, co zaszło. Król rozkazał: Usuń się, lecz pozostań tu. Usunął się i pozostał. Właśnie przybył kuszyta. Kuszyta powiedział: Niech się raduje pan mój król dobrą nowiną. Właśnie dziś pan wymierzył ci sprawiedliwość, wybawiając cię z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie. Król zapytał Kuszytę, czy dobrze się wiedzie młodemu Absalomowi? Odpowiedział Kuszyta, niech się tak stanie ze wszystkimi wrogami Pana mojego, Króla, i ze wszystkimi, którzy złośliwie przeciw Tobie powstali, jak z tym młodzieńcem. Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mówił, synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Obym ja umarł zamiast ciebie, Absalomie, mój synu, mój synu. Joabowi zaś doniesiono: Król płacze, rozpacza z powodu Absaloma. Tak więc zwycięstwo przemieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość Król martwi się z powodu swego syna. Tego dnia lud zbrojny zbliżał się niepostrzeżenie do miasta, usiłując ukradkiem wejść do niego, tak jak ukradkiem wchodzi wojsko, hańbą okryte, dlatego że uciekło z placu boju. Król zakrył swą twarz i wołał głośno. Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, mój synu. Joab udał się do króla, do jego domu i rzekł. Okryłeś wstydem twarze wszystkich swoich sług, którzy ochronili dzisiaj życie Twoje i życie Twych synów i córek, życie żon Twoich i nałożnic. Darzysz miłością tych, którzy Cię mają w nienawiści, a nienawidzisz tych, którzy Cię kochają. Dzisiaj pokazałeś, że dowódcy i słudzy są dla Ciebie niczym. Przekonałem się dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my wszyscy gdybyśmy dzisiaj pomarli... Wydałoby się to słuszne w Twoich oczach. Teraz jednak, podnieś się, wyjdź i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, że jeśli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy Tobie tej nocy. Byłoby to nieszczęście większe od nieszczęść, jakie spotkały Cię od młodości Twojej aż dotąd. Podniósł się król i zasiadł w bramie. Całemu wojsku podano do wiadomości: Oto król siedzi w bramie. Całe wojsko przeszło przed obliczem króla. Tymczasem wszyscy Izraelici uciekli do swych namiotów. Cały naród ze wszystkich izraelskich pokoleń rozprawiał. Król ten uwolnił nas z rąk naszych wrogów. On wybawił nas z rąk Filistynów, a teraz musiał uciec z kraju z powodu Absaloma. Ale Absalom, którego namaściliśmy, by panował nad nami, poległ w walce. Dlaczego więc teraz zwlekać z przywróceniem króla? To, co mówiono w całym Izraelu, dotarło do króla. Wtedy król Dawid posłał polecenie kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Powiedzcie starszyźnie z Judy, dlaczego jesteście ostatni w przywróceniu króla do jego siedziby? Jesteście braćmi moimi, kośćmi i ciałem moim. Dlaczego więc ostatni jesteście w przywróceniu króla? Powiedzcie też Amasie, czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeżeli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba. W ten sposób ujął serca wszystkich ludzi z Judy, jakby jednego człowieka, także wysłali do króla prośbę. Wróć jak najszybciej wraz ze wszystkimi Twymi sługami. Wrócił więc król i przybył nad Jordan. Ludzie z Judy natomiast przybyli z Gilgal, chcąc królowi wyjść naprzeciw i przeprowadzić go przez Jordan. Również i syn Gery, benjaminita pochodzący z Bahurim, śpieszył razem z Judą na spotkanie króla Dawida. Było przy nim tysiąc benjaminitów. Także Siba, sługa rodziny Saula, wraz z piętnastoma swymi synami i dwudziestoma swymi sługami, przeprawił się przez Jordan przed królem. Popłynęła tratwa celem przywiezienia królewskiej rodziny, aby ta mogła uczynić to, co uzna za słuszne. Tymczasem Simei, syn Gery, padł na twarz przed królem, gdy miał przeprawiać się przez Jordan, i odezwał się do króla: Niech pan mój nie uważa za wykroczenie ani nie wspomina na to, co zawinił sługa twój wtedy, gdy pan mój, król, wychodził z Jerozolimy. Niech tego nie bierze król do serca. Ja, sługa twój, zdaję sobie sprawę z tego, że zawiniłem. Dziś więc przychodzę pierwszy z całej rodziny Józefa. Wychodzę naprzeciw mego pana i króla. Do rozmowy wtrącił się Abiszaj, syn Serui. Czy nie powinien umrzeć Shimei, dlatego że pomazańca pańskiego obrzucił przekleństwami? Dawid odrzekł: Cóż ja pocznę z wami, synowie Serui, skoro stajecie dzisiaj jako moi przeciwnicy? Czy dziś powinien ktokolwiek umierać w Izraelu? Dziś właśnie wiem na pewno, że teraz jestem królem nad Izraelem. Król oświadczył Szimejemu: Nie umrzesz. I potwierdził to król przysięgą. Meribal syn Saula, również wyszedł na spotkanie króla. Nie był on ani nóg, ani rąk, nie strzygł brody, nie prał swych szat od dnia, w którym król wyjechał, aż do dnia, gdy spokojnie powrócił. Kiedy przybył na spotkanie króla do Jerozolimy, rzekł do niego król: „Meribalu, czemu ze mną nie poszedłeś? Odpowiedział Panie mój królu, sługa mój wprowadził mnie w błąd. Sługa twój postanowił: dam rozkaz osiodłania oślicy, wsiądę na nią i pójdę wraz z królem. Chromy jest bowiem twój sługa. Tymczasem na sługę twego rzucono oszczerstwo przed moim panem i królem. Ale pan mój, król, jest jak anioł Boży. Postąp więc jak ci się wyda słuszne. Cały dom mego ojca zasługiwał jedynie na śmierć ze strony pana mego króla. Mimo to ty przyjąłeś swego sługę między tych, którzy jedzą u twego stołu. Jakież mi pozostaje prawo skarżenia się jeszcze przed królem? Król odpowiedział: Po co przedłużasz rozmowę? Postanawiam, że ty i Siba podzielicie pola między siebie. Meribal powiedział do króla: Niechby nawet wszystko zabrał. Dobrze, że pan mój król powrócił szczęśliwie do swego domu. Również Barzillaj, gileadczyk, przybył z Rogelim i towarzyszył królowi, by pożegnać się z nim nad Jordanem. Barzillaj był bardzo stary, liczył osiemdziesiąt lat. To on otoczył króla opieką podczas jego pobytu w Mahanaim, był to bowiem człowiek bardzo bogaty. Powiedział król do Barzillaja, Choć ze mną, bym cię mógł otoczyć opieką u siebie w Jerozolimie. Barzillaj odpowiedział królowi: Ileż lat życia pozostaje mi jeszcze, abym szedł z królem do Jerozolimy? Liczę obecnie osiemdziesiąt lat. Czy potrafię rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co liche? Czy sługa Twój potrafi zasmakować w tym, co zje lub wypije? Czy potrafi wsłuchiwać się w głos śpiewaków i śpiewaczek? Po cóż sługa Twój ma być jeszcze ciężarem dla Pana mego, Króla? Sługa Twój przejdzie najwyżej z Królem przez Jordan, ale po cóż Król miałby mi dawać aż taką odpłatę? Pozwól słudze swojemu powrócić. Umrę w swoim mieście obok grobu mojego ojca i matki. Natomiast Twój sługa, Kimham, będzie towarzyszyć Panu mojemu, Królowi. Jemu uczyń to, co Ci się wyda słuszne. Król oświadczył. Niech idzie ze mną Kimcham. Uczynię mu, co ci się wydaje słuszne. Uczynię ci wszystko, czegokolwiek ode mnie zapragniesz. Wszyscy ludzie przeprawili się przez Jordan. Przeprawił się też król. Król ucałował i pobłogosławił Barzillaja. Powrócił on potem do siebie. Król udał się do Gilgal. Szedł z nim Kimcham. Cały lud z Judy oraz połowa wojska izraelskiego towarzyszyli królowi. Lecz oto wszyscy ludzie z Izraela przybyli przed króla i postawili królowi pytanie: dlaczego nasi bracia, ludzie z Judy, prowadzili cię i przeprawili przez Jordan tak króla, jego rodzinę, jak i wszystkich ludzi Dawida wraz z nim? Wszyscy ludzie z Judy odpowiedzieli Izraelitom: dlatego, że król jest mi bliższy. Czemu popadasz w gniew z tego powodu? Czy najedliśmy się na koszt króla? Czy przyniósł nam jakiś dar? Izraelici odpowiedzieli ludziom Judy. Dziesięciokrotnie większe mam prawo do króla, a i co do Dawida mam nad tobą pierwszeństwo. Dlaczego więc mnie lekceważyłeś? Czy nie z mojej strony najpierw wyszedł wniosek, aby króla przywrócić? Ale słowa ludzi z Judy były twardsze niż ludzi z Izraela. Rozdział dwunasty Dziejów Apostolskich opowiada o dalszych wydarzeniach w historii Kościoła, związany głównie z prześladowaniami oraz cudownym uwolnieniem świętego Piotra z więzienia. W tym także czasie król Herod zaczął prześladować niektórych członków kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział – wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. – Przepasz się i włóż sandały – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego – narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim ale nie wiedział, czy to, co czyni Anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast Anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nasłuchiwała. Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła oznajmić, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz, powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. To jest jego anioł, mówili, a Piotr kołatał dalej. Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. On zaś nakazał im ręką milczenie. Opowiedział jak to pan wyprowadził go z więzienia i rzekł. Donieście o tym Jakubowi i braciom. I udał się gdzie indziej. A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał. Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu lecz oni razem przybyli do niego, a pozyskawszy sobie blasta podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. W oznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lut wołał: To głos Boga, a nie człowieka. Natychmiast poraził go anioł pański za to, że nie oddał czci Bogu i wyzionął ducha, stoczony przez robactwo. A słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.